Siema, tu Felix. Witam Was w kolejnym odcinku, który poświęcony jest Subaru WRX STI. Ciekawe w samotności nie jest dobre. Czekam na Martynę, a potem jedziemy pośmigać bez celu. Takie jeżdżenie bez celu. No. No wreszcie. Bo też ileż można czekać? Już skrzyczeli, nie? O kurwa, teraz się będzie działo tutaj, nie? Zgas samochód. Martyna jest dobrym kierowcą, tylko niepewnym. Niepewnie się czuję w autach, które są troszkę duże. Najlepszym jej samochodem, w którym dobrze się czuła, to było Seicento. Robiła wszystko w tym Seicento. Szła pełną piątką. Nawet nie wiem, czy piątka tam w tym Seicento była. Słuchaj, niebieski samochód kosztuje 46 tysięcy z nie złoty, tylko euro, wiesz? Jezu, już chciałam się wyjść na Karolinę. Już chciałaś, ja wiem, że już byłaś... Plan w głowie miałam. Już byłaś godna... ten. Natomiast to jest tak gdzieś w zależności od wersji. Dziękuję. O, żeś kanapkę zamówiła. To jest tak w granicach 200 tysięcy, w zależności jaką wersję skonfigurujesz. Dwie paki trzeba dać za ten samochód. Dałabyś za ten samochód? Tyle? Ja bym dał, ale wiesz co, z dwuletnim talonem na benzynę. Do. Ja powiem Ci szczerze, naprawdę jestem bardzo w jakiś tam sposób taki usatysfakcjonowany tym, że miałem przyjemność się tym samochodem przejechać i powiem Ci, że no dalej będę mówił, że oprócz śmieciarka. Dobry. Oprócz tego, że... Wszystkim tak machasz tu? Ty wszystkim macham. Wiesz co, odkąd zacząłem jeździć Subaru, każdy do mnie się uśmiecha, macha, wpuszcza mnie. I wyobraź sobie ten samochód. Oprócz tego, że kupujesz ten samochód, to kupujesz jeszcze taką stylówę, wiesz? Fame. Znaczy, wiesz co, bo jak jeździsz w BMW i ktoś na ciebie patrzy, to tak... Nie, na mnie ładnie patrzy. A jak jeździsz tym samochodem... O skurwa, co oni tu robią. A jak jeździsz tym samochodem... Czy panowie mogą przestać wyrzucać śmieci teraz, kiedy ja tutaj z dziewczyną mą jem? Zjedliśmy, wypiliśmy kawę, ja wypiłem kawę. Wiesz co, ja mam ochotę jeszcze pojeździć trochę, póki spadnie deszcz, ale mam nadzieję, że nie spadnie. To co, jedziemy? Jedziemy. No to chodź. Fajnie wyglądasz w tym aucie. A ja w tym? Takie? Dwoma autami, niebieskim i białym, budzi bardzo duże zainteresowanie wśród innych kierowców. Fajne uczucie. Samochód jest cięższy niż
Lotus, którym ostatnio jeździłem, ale to w ogóle nijak nie ma się do tego auta. Ale mi chodzi bardziej na tym, żeby się skupić, że testując, jeżdżąc po zakrętach ten system napędu na cztery koła. Naprawdę to, co Subaru w tej chwili zaaplikowało do tego samochodu, jest naprawdę wystarczające dla tych, którzy chcą być takimi rajdowcami cywilnymi, bo tak można, że tak powiem, się nazwać. Ja na przykład tutaj śmiem twierdzić, że odrobinę za wysoko siedzę na fotelach, które są tutaj zamontowane. Fotele są oprzyte alkantarą, fajne są przetłoczenia, ale to jest moja opinia, że teraz co powiem, poprzednie modele miały lepsze, może fajniejsze, bardziej takie kompatybilne z Tobą fotele, ale to jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o wnętrze i wykończenie, trzeba też parę słów powiedzieć. Zacznę szablonowo. Moim zdaniem jest wykonanie wszystkich elementów tutaj dobre. Umówmy się, to jest samochód, który jest o charakterze sportowym, ale ma delikatną nutkę ekskluzywności w postaci dobrze spasowanych elementów, które nie trzeszczą. Naprawdę nie trzeszczą. Wszystko jest na swoim miejscu. Kierownica jest ok. Ogólnie kierownica pasuje mi, ale na litość boską, po co? Po co dla gościa, który ma zacięcie rajdowe i jest takim zadziorem, bandytą na drodze, w pozytywnym słowie tego znaczeniu, po co mnie te przyciski? Po co? Ja nie chcę tych przycisków. Jakbym chciał sterować, to bym sobie kupił sterowiec. Ale skoro są, trudno. Ja ich nie akceptuję. One tylko przeszkadzają, bo ja muszę. Ja chcę mieć dobre trzymanie, podczas kiedy idę zakręt w zakręt i układam ten samochód. Tak ma się słuchać i mam mieć dobre trzymanie. Skrzynia biegów 6-stopniowa, bez zarzutów. Wchodzą biegi, bez nigdy Subaru nie miało złej skrzyni. Zawsze była taka, jak chciałeś. Ten tak zwany short shifter, który działa bez zarzutu. Już no, krótka przekładnia kierownicy, co daje na mniejsze, że tak powiem, krótsze kręcenie kierownicą podczas pokonywania zakrętów, tudzież wychodzenia z jakichś tam awaryjnych sytuacji i poślizgów. Kolejna sprawa, która wychodzi z tego auta i zdradza i mówi, że no wybacz konsumencie, który kupiłeś, kliencie, który kupiłeś Subaru. Nie jesteśmy Subaru już takim jak kiedyś, z lat wcześniejszych. Nie burczymy, nie syczymy, nie pałamy jadem. Tak, oczywiście, zgadzam się, że nie pałamy jadem, ale a co za problem pałać jadem? Ja osobiście zmodyfikowałbym układ wydechowy, dorzuciłbym program, auto by było żwawsze, silniejsze, bardziej takie reagujące na pedał gazu i myślę, że samochód byłby malina. Słuchajcie, jest jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć i powiedzieć. Na litość boską, kto wymyślił bagażnik z tyłu w taki sposób się otwierający? Nie wiem, być może ten model posiada taki krnąbrny bagażnik, który muszę dwa razy guziorem tutaj, pstryk, pstryk, żeby się otworzyć. Nie ma żadnego takiego pstryczka, piździczka, którego pod spodem podchodzę, pstryk i wychodzę. Za każdym razem idę z zakupami i muszę traulerować do środka, pstryknąć, otworzyć, pstryknąć i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli oczywiście
kluczykiem też mogę sobie to zrobić, ale ja chciałbym, wiecie, tym na dole. A klapa, fakt, wszystkie klapy w Subaru były lekkie, były z takiego papieru aluminiowego, bo leżał na niej spoiler. Za każdym razem jak otwieram i zamykam, to boję się, że albo coś pęknie, albo coś połamie, albo się zwichruje. Więc jakby minus, jest więcej plusów niż minusów. Auto fenomenalnie się prowadzi z tym systemem, fantastycznie słucha się, kierownica, układ kierowniczy fantastyczny. Minus, nie burczy, ale to można zmienić, więc to nie jest minus. Trzeba podkręcić trochę, bo te 300 koni to jest takie dobre, ale okej. No i oczywiście, słuchajcie, tylko ten bagażnik, no i nic więcej. Śpiewać. A kogo to obchodzi? Kto umie?